Ten film skierowany jest do kłamczuszków z prośbą o niekłamanie. A, no przestańcie kłamać. A jakie największe kłamstwa wymyśliliście? Powiemy tobie, który oczekujesz prawdy, tak? Bo my tylko prawdę. I teraz wyjątkowo w tym filmie na początku będzie wezwanie do walnięcia w kciuka, prosimy, walnij w kciuka, jeżeli jesteś ty tym kłamczuszkiem, o którym mówimy. Już widzę, jak walą. No dobrze, no to słuchajcie. Pierwsze kłamstwo, które od lat jest wmanipulowywane w wasze mózgi, kłamczuszki, nie idźcie tą drogą, to jest zdanie, musisz jeść śniadania. Ja pamiętam, że to kłamstwo miałem za prawdę. Jak nie zjadłem śniadania, czułem się źle, czułem się winny i uważałem, że robię coś złego swojemu organizmowi. Tak mocno to kłamstwo było pojone od dzieciństwa w moją głowę. Ja też żyłem w tym kłamstwie. Pamiętam, jak codziennie rano wstawałem godzinę wcześniej po to, żeby zrobić sobie tą owsianeczkę z bananem i z tymi innymi owocami, która to wywalała mi glukozę w kosmos i insulinę, co kazało mi jeść za kolejną godzinę, dwie. No przecież o to wszystko w tym wszystkim chodzi. Nie jem śniadań, właściwie często nie jem też obiadów, jem często, tak jak dzisiaj, zero posiłku, zjem posiłek następnego dnia. Śniadania to najmniej potrzebny posiłek dnia, a na to już była prawda. Nie jest obowiązkowy. To już była prawda. To prawda. No to kłamstwo mamy rozwalone? Tak. No to jeszcze raz wezwanie. Kto identyfikuje się z tym kłamstwem i to kłamstwo powtarza, prosimy cię, walnij w kciuka. Kłamczuszku. Dziękujemy, kłamczuszku. No to przejdźmy do drugiego kłamstwa. Kłamczuszku malutki, a to kłamstwo brzmi, musisz jeść często małymi porcjami. Kłamczuszku, zrozum. Nie można jeść często małymi porcjami. I to nie jest tak, że jedząc często małymi porcjami, kłamczuszek często mówi, że musisz to robić, bo rozregulujesz sobie swój metabolizm i organizm potrzebuje częstych posiłków, żeby uwalniać energię równomiernie. Kłamczuszku, to nie ma nic wspólnego z fizjologią. Z logiką też nie ma nic wspólnego. To nie jest kłam. Po prostu kłamstwo, kłamczuszku. Jeżeli każesz komuś jeść śniadanie, kłamczuszku, i jeszcze od tego śniadania jeść te kilka posiłków w równych odstępach po 2-3 godzinki, jeszcze węglowodanowych, no to powodujesz, że ta osoba będzie zblokowana na cały dzień ze spadkiem masy ciała i ze spalaniem tkanki tłuszczowej, bo insulinkę mu, kłamczuszku, podkręcasz. Zobacz, kłamczuszku, śniadaneczko, jeszcze nie daj Bóg owsianeczka, pyk, insulinka do góry. Zwłaszcza z insulinoopornością będzie w kosmos szła. No i zanim ten biedny pacjent zacznie obniżać tą insulinkę, już mu każesz jeść, bo minęły 3 godziny, kolejny posiłek. Zobacz, insulinka znowu w górę, a insulinka w górze to zablokowane spalanie tkanki tłuszczowej. Wobec tego zobacz, co się dzieje, jak zalecasz temu biednemu pacjentowi 6 posiłków co 3 godziny. Przecież to nie ma nic wspólnego z fizjologią, kłamczuszku. Nie można tak robić. No dobra, kłamczuszku, wybaczamy ci, ale jak my ci wybaczyliśmy, to teraz ty musisz, kłamczuszku, walnąć w kciuka, tak? Dobra, i przechodzimy do kolejnego już kłamstwa. Już boli, bo oni walą w te kciuki ze złością. No ale to obniżycie sobie kortyzol. I teraz kolejne kłamstwo, które, kłamczuszku, powtarzasz i inne twoje koledzy kłamczuszkowie, to jest kłamstwo, które brzmi tak, że potrzebujesz do zdrowia pełny ziaren. No kłamczuszku, nie potrzebujesz przecież pełnych ziaren. Znaczy ty może potrzebujesz, no. Pełne ziarno, puste ziarno, białe ziarno, czarne ziarno, chlebek żytni, pszenny ma taki sam wpływ na insulinę. I na glukozę. Najczęściej z pomocą do ciebie przychodzą osoby, które mają problem. Problemem jest to, że przytyły chcą schudnąć, bądź mają insulinooporność, bądź inne choroby metaboliczne, które wymagają schudnięcia. I teraz przychodzą do ciebie po pomoc i mówisz im, że mogą, wręcz powinni jeść produkty pełnoziarniste, bo są potrzebne do życia. No, a idź pan. Bzdura. To nie jest prawda. To jest po prostu kłamstwo. Nie potrzebują tych produktów. Jeżeli chcesz im pomagać, przestań, kłamczuszku, powtarzać to kłamstwo. I teraz uwaga, konkurs dla wszystkich słuchających. No teraz do tego konkursu mogą się dołączyć teraz ci prawdomówni, nie tylko kłamczuszkowie. Walnijcie w kciuka Mateusza, aby nasz kanał rósł w wielkość, bo jesteśmy
znanymi youtuberami, no i chcemy, żeby nasza prawda, w przeciwieństwie do tych wszystkich kłamczuszków, rozpowszechniała się pod każdą strzechą i dachem. I to nie wszystkie kłamstwa, które karmicie swoich pacjentów. Jakie jest kolejne kłamstwo, które jest powielane wręcz tak często, że my myślimy, że to jest prawda? No to kłamstwo, takie najkłamściwsze, jest takie, że jajka i mięso są niezdrowe. No dobra, słuchajcie, okej, pomijając fakt, że rzeczywiście są osoby, które tego mięska nie jedzą, rozumiemy, szanujemy, bo te zwierzątka i tak dalej. No my zjemy. Dobra, ale jeżeli twoim argumentem, żeby nie jeść mięska, jest to, bo kłamczuszek tobie powiedział, że jedzenie mięska powoduje zwiększone ryzyko udaru, chorób serca, zawału zwiększa ryzyko nowotworu jelita grubego, to kłamczuszku, przecież trzeba najpierw przeanalizować te dane, które mówi WHO i na podstawie których badań naukowych i jakiej jakości wydaje te rekomendacje. Wtedy byś wiedział, że to, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia na temat mięsa i jajek, to jest po prostu rubbish. Do kosza z tymi badaniami. Ja mam taką petycję. Dajmy zwierzętom wypełnić swoją misję. Misją jest zjedzenie ich przez nas. Tak, i chyba koniec z tymi kłamstwami. Tak. Wystarczy. Przestańcie kłamać. Zacznijmy mówić prawdę. Prawda się zawsze obroni.